No i tak, jest flamingowe drzewo. A kto tu idzie? Kto tu się pojawia nam, patrzcie. Ale super. Mamy gościa pod flamingowym drzewem. Pan już po dwóch piwkach jest zadowolony. No i tak, hejka siemka, witam wszystkich. 20 maja, w piątek. Tuż po 14. Kto tu do mnie zawitał, patrzcie. Cześć Boguś. Ale będzie fajnie przyjechał Boguś tutaj z kontrolą, skontrolować moje tereny, czy dobrze sprzątam. To jest fachowiec w dziedzinie sprzątania, a Ares fachowcem jest w dziedzinie owijania. Także zabieramy się za sprzątanie lasu, jak nam tutaj coś wpadnie, to zobaczymy, pewno jakaś świeżyzna, bo czy ktoś coś podrzucił pod flamingowe drzewo. No i zresztą zobaczycie, taki specjalny odcinek, jak standardowo zawsze na moich odcinkach. Rękawice oczywiście od Marcina tam na dnie, także pozdrawiamy Marcina, pozdrawiamy Dariusza. Pozdrawiamy Dariusza i Marcina, tak? Tak, no i co? No i torba, jest flamingowa torba. Pewno będzie na tyle lepsze fanty, ale jest też z nami wózeczek, tak, patrzcie. Także jest tutaj, są posiłki, wsparcie. Będziemy ładować. Jest, worki są. Wszystko jest. No, także idziemy w las. Ledwo my weszli, co się tu już wyprawia. To już jest klasyka tutaj, nie? Do lasu, z lasu. Do lasu, z lasu. I się wyrzuca w krzaczory takie rzeczy. No, ale jest mennica. Na wjazd. Taka przygoda. Ja najwyżej będziemy do tej czerwonej jakieś dawać kapselki pierdoły, to co się da ten. Dobra, zresztą zobaczymy. Idziemy. Już piątek, do ludzi już tutaj zaczynają się już pierwsze wycieczki. Ale aby się tu przyjść w sobotę, już nie powiem w niedzielę, to tu jest jak na autostradzie. Tam gdzieś pociąg jedzie w dali, a tu już Boguś upatrzał. Tylko muszę sobie rękawiczki. Czyżby to było 50 groszy w szkle? Kasiora przecież groszy, a ja takie butelki sprzedaję po 35. No. Chyba, że teraz u nas już inflacja, wiesz, już. Inflacja jest. No ale... Osobno. O, bo to jest zwrotna. Ale popatrz, to tak samo jak ta puszka, nie? Że ludzie wchodzą do lasu, no. Czy wyjeżdżają, piwo kończą. Tak. I fig do rowu, nie? No bo tu nawet na rowerze jedzie i sobie piwo tam po drodze gdzieś tam. No i bach, nie? I to przy wyjeździe, nie? I tu no, często tak jest. No i tutaj tak, kolejna klasyka pobocza. Jakiś tam wszedł. Mus, orzech, tygrysi, no i wyszedł do rowu. I co? Chusteczki weszły. Boguś z Aresem tutaj lewą flankę okupują, ja prawą. Dobra, do zwrotny, przyjdzie na celu. Boguś z kolejną butą. No to ja to widzisz, że zawsze pijesz. Ty z butelką cały czas w tym lesie jesteś. Mam butelkę w ręku. Dobra, ładujemy po mojej stronie. I tak, skręcamy właśnie do flamingowego drzewa. Boguś coś mówi, że po mojej stronie już upatrzał coś. No tak to bywa, reklamóweczka jest. Idziemy, tak, tak. Aha. To jak to? Nie wiesz, jak się idzie do flamingowego drzewa? No chyba nie oglądasz moich odcinków. Oglądam. Ale wiesz, to jest ciężko skojarzyć, no, nie? Fajnie to jest inaczej, tak? No jest. We dwóch jest fajnie, raźniej i zabawnie. Jeszcze z Bogusiem to super sprawa. No i tak, jest flamingowe drzewo. A kto tu idzie? Kto tu się pojawia nam, patrzcie. Ale super. Mamy gościa pod flamingowym drzewem. Pan już po dwóch piwkach jest zadowolony. Proszę, nie śmieć. Tam mi wycykli, proszę. No, jak drzewo urosło od tego czasu, jeszcze kartka super. Się już kudę porozrywała, nie? Ciekawe jak to jest. O, nie to by było. Długie te ramiona, ale... Boguś ci się tuli z flamingowym drzewem. Co tu jest? Kapselek. Ja jeszcze patrzymy tu w krzaczory. Także jest cisiutko, fajnie. Także, żeby też nikt nie mówił, że to sprzątałem specjalnie na wizytę od Bogusia. Patrz, jaką podeszwę upatrzałem. Ciekawe, z jakiego to buta. Na jakiś brelok ze skóry był. I kapselek. Także my idziemy od flamingowego drzewa.
pojedziemy w las, nie? Obadamy, co się tam dalej dzieje. A tutaj w rowie co? Butelczyna jakiegoś, kurczę, lekarstwa. Nic, wychodzi z lasu. Boguś zarys, Boguś szuka rękawiczki, a ja tu widzę żubra zaś w krokach. Jeszcze coś tam zostało, widocznie komuś nie smakowało, bo w sumie jak nie smakuje, to się wyrzuci. No ale piwko przyciągło żuczki. Wykradłem ci puszkę, ja. I kolejna mennica. Trafienie nie poszło, ale tam migowe buty są. No nic. To jest nic. Nie do torby. No i tak. Jakiś papierek, po czymś foliok. Także patrzcie, przyjemne, spożytecznym. Nawet taki piątkowe popołudnie można wspólnie spędzić na sprzątaniu. W tym przypadku przyjacielem z YouTube'a. Także fajnie. Fajnie, że w ogóle takich ludzi jak my, tak powiem troszeczkę, jest tylu, jest nas więcej, bo przecież nie wszyscy kręcą filmiki, a wiem, że dużo osób sprząta. Także pozdrawiamy tych wszystkich sprzątających. Ujawnijcie się. I tak z leśnego pobocza kolejny śmieciuch. Paragon z Lidla. I tutaj coś po fajach. A my idziemy lasem. Teraz taką drogą w dół w kierunku źródełka. Zresztą to też kiedyś z wami byłem. Widzieliście pewnie już na innym odcinku. Nawet z Nadią na rowerkach. Także co mogę powiedzieć? Jest fajnie, idziemy. I co, trzeba zaś wejść do rowu. Skoczyć. Bo jakieś tworzywo. Taki. I tu jeszcze, patrzcie. Butelczyna z napoju. No i wychodzimy z rowu. Wysypiemy jeszcze, co tu jest, jakaś ziemia. I do torby. Dobra, cisza na planie, bo Boguś nagrywa. Gadu, gadu, gadu za turem. Gadu, gadu. Tu plaszeczka leży. Zobacz. A ona tu nie może być. Ona musi zniknąć tam. O kurde, nie to będzie. Tu dla drugą będę założył. Ale ważne, że to wyjdzie z lasu. Ale wyjdzie z lasu. I nie będzie pułapki dla żuczków i innych rzeczy. I tak, dotarliśmy do tego miejsca, do kolejnej krzyżówki w lesie. Boguś tam się zachwyca tablicą. Zobaczycie u niego na odcinku. Myślałem, że mniej jest lasu. I tutaj co? Jakieś? Papieżoki. A nie, to nie jest papieżok, to jest po jakimś hamburgerze coś. Wywalimy, tam jest papieżok. No i tutaj też pod tablicą jakiś folioczek. Zbieramy, wywalamy. Dobrze, idziemy do źródełka z wodą. Też tu parę odcinków było. Ale się napije? Tak, bo to ludzie zbierają sobie wodę, wiesz, do butelek, do domu ważą, nie? Patrzcie, co to jest. Taki zaskroniec nam na planie wszedł. Nie miał tu przejść przez te kamienie. Takie przygody. I tak, dochodzimy do źródełka. Boguś się zachwyca, jak to jest wszystko tutaj zrobione. No tak to wygląda. Chodź, Marek. Jestem zaplątany. Fajnie. Okoliczności przyrody. Fajny spacer. No i sprzątanie. A tu żaba. Chodź tu, żabo. Żaba. Puk, poleciała.
No ale papierek, cukierka się znalazł. I taka rozbita butelka się trafiła. Tutaj, fuldoczek. Idziemy tu do takiego głazu. Boguś z daleka mówi, podoba mi się ten głaz. Jak w Freku, tego też tu nie widziałem. Takie coś to dziwna instalacja, że tak powiem. Nie wiem. Nie kojarzę tego tutaj kamlotu. No takie miejsce też dla się, patrzcie. Oczywiście kapselek. Nie może być inaczej. Ciekawe. Jest jakaś informacja? A to Bogdan odkrył przeznaczenie tego miejsca. To leżak, leśny leżak taki. Można poleżeć na kamieniu. Ale fajnie. Polecam. Fajnie, las jest piękny. A czysty las jeszcze piękniejszy. I taka butelczyna będzie do demontażu. No my tak, idziemy dalej w las. Tam od tego źródełka żeśmy przyszli, tutaj w tą stronę. Boguś tutaj, kudy, wy tego nie słyszycie, ale trzeszczy tymi butelkami. Ale generalnie jest fajnie i to jest nic, nie? Nic, przejdziemy sobie jeszcze ten kawałeczek i będziemy gdzieś tam zbierać pewno w kierunku auta. Sprzątamy. No, no jest tutaj studnia. Orzechy jakieś tam. Ktoś zostawił sobie? No ludzie dbają. Dobrze, chyba. I tak, taki. Taka folia aluminiowa wpada. A ma amelinium do amelinium. Jakiś tutaj zaczyna las. Sierzynka, tam szkółka leśna. Idzie Ares. Jedzie wózek, butelki trzaskają. Ale i śmieci z lasu wyjeżdżają. Że w tym lesie jest tak mało śmieci, że zaraz się będziemy o nie bić albo kłócić. Bogusiem. Normalnie nie ma, że tak powiem, kiedyś Artur Skaniewa mówił, że już nie ma co robić, czuje się bezrobotny. Nie ma tych śmieci, nie ma co zbierać. Ale to bardzo dobrze, że tak jest właśnie. Spędzi czas. Choćby właśnie 15 minut dla lasu. I nie mówię, że nie masz czasu. Tutaj takie fajne okoliczności przyrody. Co znalazłeś? Podeszła jakąś sklapka. Tak. Dbało o ekologię, o przyrodę i zbiera śmieci ta pani właśnie. Tak przynajmniej nam mówi. Mamy Wickę na planie. No ale fajnie, no fajnie. I fajne podejście. Od razu zauważyła pani, że zbieramy śmieci. No bo jestem w takim szoku, bo nigdy nie spotkałam nikogo, kto by zbierał śmieci. Nawet jak zbierałam i chciałam wyrzucić do kosza na śmieci gdzieś, to mi ludzie drogę zastępowali. Gdzie pani z tym idzie? No, no to śmieci, no. To wasze. No, no, no także my też, podziwiam. My też. Tak, także zapraszamy na YouTube'a na kanał Pan Tata. Pan Tata, tak? Okay. No, z imienia kolega właśnie przyjął do mnie na odwiedziny. No i Flaming Recycling. Ja jestem z Tychów tutaj. Tu z Tychów? No tutaj mieszkam niedaleko i cały czas tu chodzę. No, ja tutaj o, ja bym to tak nazwał. Pani nam tu flamingówkę znalazła. Flamingówek dużo. No. Tak, jest flamingówka wpadła. Także takie miłe spotkanie. No i tak my idziemy dalej. Patrzcie, fajnie. Fajnie jest w lesie spotkać pozytywnych ludzi. Także ja, mówiąc tak krótko, to już ten wypad uznaję za mega udany. Oj, jest Boguś, jest Ares. Była pani sprzątająca las. Pozdrawiamy. Także. Tak to wygląda. To już powiedzieliśmy wcześniej na początku filmu, że ja wiem, że nie jesteśmy sami. Są osoby, które właśnie sprzątają, nie kręcą filmów, a sprzątają. Także tak to wygląda. A tutaj co? Tak to wygląda właśnie. Że są jakieś z kabanosków opakowania i jakaś folia. Plastik raczej z samochodu. Także Bogusiowi tu wykradłem śmiecia. No droga na działki, no. Coś tu jest, zdrabka.
ktoś zdrabkę wyrzucił, pewno nie wygrał, to wyrzucił do lasu. I tu jeszcze coś. Zdesperowana butelka, dawno tego nie było. No taka miejscowa. Torba coraz bardziej pełna. Nic, wychodzimy z lasu. Ludzie na nas się patrzą, co tu się dzieje. A my patrzymy na nich, co tak się patrzą. Też nie robimy nic złego, ani nic dziwnego chyba. Także my już pomału wychodzimy z lasu. Widzicie, tutaj stacja. Może Artur z Kaniowa jedzie, albo i nie jedzie. Także pozdrawiamy Artura. Taki tutaj środowisko jest. Ludzie do lasu wchodzą, wychodzą, jeżdżą, przyjeżdżają, komunikują się. A my co? Na skraju lasu. Może tych śmieci nie było dużo, ale zawsze coś się wyniosło. Zawsze jest o tyle mniej w lesie, niestety. Albo stety. No i co, moi kani? No czas co? Na zakończenie tego odcinka. W takich miłych okolicznościach lasu, w takim miłym towarzystwie. Także Boguś, wielkie dzięki za odwiedziny, za pomoc. Także przeszliśmy naprawdę kawał, bo ponad godzinę, jak nie półtorej godzinki, chodziliśmy po lesie. Zobaczymy, nie będzie trwał odcinek, ale super. Ale też odwiedził flamingowy las, tak? On się kichło. Ze zwierzątek co? Były tam jeszcze jakieś żmija, były żaby, były, także sam jest przyroda, jest życie w tym lesie, no i są śmiecie niestety. No nic, moi kochani, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszamy też na 00 zasłużone, no i do subskrypcji, moi kochani, kanału Pan Tata, klikając tutaj tego Pana Tatę, do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga. No i na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj. No i hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś! Dziękuję.